Wow. Chyba godzina 18 już jest i rozumiem, że rozpoczynamy. Zainspirowana Robertem trochę chciałabym pociągnąć temat języka. Ale na początek, od początku, chcę powiedzieć taki apel. Nie dajmy się zwariować informacjom, a właściwie dezinformacjom, bo dezinformacja i plotka, a dodam jeszcze złe słowo, rozprzestrzeniają się szybciej niż jakakolwiek choroba. Dzisiaj właśnie będzie o słowach, ponieważ bardzo mnie zainspirował to spotkanie z Robertem i zgadzam się z nim, że słowa tworzą rzeczywistość i opisują ją i mogą zrobić dużo nam krzywdy, ale też mogą nam pomóc. Dzisiaj jest 6 maja. Tak sprawdziłam sobie w kalendarzu, czy dzisiaj jest jakiś dzień świętowania. Nie. Ale 6 maja to dzień pomiędzy świętami 1, 2, 3 i 8 i 9, a może za chwilę 10 maja też będzie jakąś rocznicą. Dla przypomnienia, 1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności i Ludzi Pracy. 2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzony w 2004 roku. Dzień Polonii i Polaków za granicą, a z ciekawostek to 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z polską flagą zamieścili polską flagę na kolumnie Boże, na kolumnie Zwycięstwa i na Reichstagu w Berlinie. 3 maja, oczywiście data każdemu z nas dobrze znana, konstytucja uchwalona w Polsce jako druga na świecie, jako pierwsza w Europie. Zaraz potem Targowica, zaraz potem trzeci rozbiór i 123 lata niewoli. 8 i 9 maja to oczywiście każdy też wie dzień zwycięstwa nad faszyzmem, zakończenie wojny i w zależności od tego, w jakim aktualnie jesteśmy bloku, taki dzień obchodzimy albo 8, albo 9. Ale mamy też w maju nasze święto, jakby hifowskie. W każdą trzecią niedzielę maja od 1983 roku obchodzimy Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS, Candlelight Memorial. Odbył się w Yorku. I od tego czasu na całym świecie są organizowane spotkania, wspominki, zapalanie świeczek za wszystkie osoby bliskie, które odeszły. Ja wiem, że to jest ten dzień dopiero za 10-11 dni. Natomiast może dlatego, że tempo życia zwolniło, dopiero teraz, po tylu latach obchodzenia tego święta, doszło do mnie ważność tego dnia. Przez 30 lat pożegnałam bardzo wiele osób działających w HIV i tych, które miały HIV, i tych, które umarły na AIDS, i ludzi działających niekoniecznie z HIV, ale mających HIV w sercu. I pracowaliśmy wszyscy razem. Bardzo dużo ludzi odeszło. Historia przemija, czasy się zmieniają, a tak naprawdę zawsze jest o co walczyć. No i jeszcze taki kawałek na temat HIV, jakoś tak też wspominkowo. HIV i COVID. Chcę powiedzieć, że od wdrożenia badań, właściwie nadzoru epidemiologicznego nad HIV od 1985 roku do końca 2019 roku zakaziło się w Polsce 25 457 osób. Średnio w roku rozpoznawanych jest około 1200-1400 nowych zakażeń. Mniej więcej 3-4 osoby dziennie dowiadują się o swoim zakażeniu. Jednak z danych Państwowego Zakładu Higieny i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że jakby Polacy strasznie mało wykonują testów. I jest to w zależności od danych i jak się liczy populacji, ale do 9%, mniej więcej. Na pewno różnicą między HIV,
A COVID jest to, że na HIV nie ma wyleczeń. Natomiast koronawirusa się miało, się będzie miało albo się ma, ale jest to przemijający stan. Na pewno podobieństwem, przepraszam, jest to, że nie wszyscy mają dostęp do leczenia na świecie i do opieki medycznej. Bo zarówno i leki, jak i opieka medyczna są zbyt drogie i zbyt niedostępne w wielu regionach, żeby wszyscy mogli przeżyć, żeby wszyscy mogli się leczyć. I zarówno HIV, jak i koronawirus dotarł wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Jednak chorowanie na HIV w Polsce nie jest już wyrokiem. I to chciałabym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Ale też chcę powiedzieć, że ponieważ tak mało testujemy się na HIV, a leki i leczenie są dostępne, przynajmniej w Polsce, to tak naprawdę każdy, kto jeszcze nie wykonał testu, to powinien jutro, a najdalej za kilka dni, tygodni, jak tylko otworzą się punkty anonimowego testowania, iść i wykonać chociaż jeden test w swoim życiu. Ponieważ wiedza o tym, czy jesteś zakażony, ratuje ci życie. Jesteśmy w niewątpliwie fantastycznej sytuacji, żyjąc w Polsce, gdzie mamy dostęp i do testów, i do leczenia. Natomiast teraz trochę o języku. Współczesna nauka nie była jeszcze w stanie stworzyć tak skutecznego leku, jak kilka dobrych słów. Prawdopodobnie są to słowa Freuda, wypowiedziane kilkadziesiąt lat temu i chyba w dalszym ciągu są prawdziwe. Żyjemy w świecie przeogromnych zmian. Ciągle się czegoś musimy uczyć i jesteśmy narażeni na słowa krytyki, niezadowolenia, wytykania błędów, punktowania. Ciągle nie dość dobrzy, leniwi, jakikolwiek epitety po przecinku może każdy sobie wstawić sam. Rywalizacja na rynku pracy i nie tylko powoduje niesamowite napięcia, złość, agresję. Trudno nam powstrzymać emocje, a emocje wyrażane są też słowami. Żyjemy też jakby w telewizyjnym świecie języka. Strasznie dużo tej telewizji oglądamy, a tam bardzo często docierają do nas słowa pogardy, podjudzania, nietolerancji, agresji. Zaciera się też różnica między tym, co wypadało, co jest przyzwoite, a tym, co teraz jest dozwolone i ogólnie stosowane. Coraz też trudniej dyskutować nam na argumenty, a dyskutujemy na emocje, bo to jest taki trend teraz. Podburzać emocje. Słowa mają jednak magiczną moc. Mogą budować i rujnować. Dają siłę, ale również odbierają energię, wzmacniają i powalają. Czynią świat lepszym lub nieprzyjaznym i wrogim. Komunikujemy się z ludźmi poprzez słowa. Do siebie też mówimy słowami. Słowa mogą stygmatyzować, o czym już mówił Robert w piątek. I to również w kontekście COVID. A w kontekście HIV słowa ranią, degradują, obarczają winą, czynią gorszym. Czego się boimy w HIV? Że się inni odsuną, dowiedzą, wydrwią, naznaczą. Ile wysiłku trzeba włożyć potem, żeby zbudować sobie tarczę ochronną przed złymi słowami? Ile czasu, żeby zrozumieć, że ocena innych ludzi może boleć, ale nie jest obiektywną prawdą o nas? Ile pracy musimy włożyć, żeby wzmocnić się, poznać siebie i umiejętnie oddzielić świat raniący od przyjaznego i wybrać taki, w którym jest nam dobrze? Używane słowa mogą mieć negatywny wydźwięk, na przykład podejrzany przypadek izolacja. I to już zarówno w kontekście HIV, jak i COVID. Tym samym mogą
wzmacniać istniejące już postawy stygmatyzujące. Język, którym posługujemy się, może utrwalać obecne negatywne stereotypy lub zupełnie błędne założenia, wzmacniać również fałszywe skojarzenia, wywoływać powszechny strach, potęgować panikę, a również odczłowieczać tych, którzy chorują, ale i tych, którzy leczą, co niestety się coraz częściej w naszym społeczeństwie zdarza. Na przykład takie słowa, takie zdanie, mieszka tu zaraza. Znalazłam takie zestawienie stereotypowe, czyli jakich słów używać w kontekście COVID, a jakich absolutnie nie. Można mówić o chorobie koronawirusowej, COVID-19, natomiast nie można mówić, należy wystrzegać się mówienia jakby z połączeniem miejsc, pochodzenia etnicznego. Wirus Wuhan, wirus azjatycki, wirus włoski. Oficjalna nazwa została wprowadzona właśnie po to, żeby ograniczyć, uniknąć stygmatyzacji, ponieważ CO to jest korona, wirus, D choroba po angielsku, 19, ponieważ w 2019 roku odkryta. Można mówić jak najbardziej o osobach, które mają COVID-19, osobach, które są leczone na COVID-19, osobach, które zdrowieją po COVID-19 lub osobach, które zmarły po zakażeniu się wirusem COVID-19. Natomiast unikajmy takich określeń jak przypadek COVID lub ofiara COVID. Mówmy o osobach, które mogą mieć COVID, o domniemanych osobach, które mogą mieć COVID. Natomiast unikajmy takich określeń jak podejrzanych o COVID, podejrzanych przypadkach. Mówmy o osobach, które dostali COVID, zakazili się COVID-19. Nie mówmy o ludziach, którzy przenoszą COVID, zakażają innych, rozprzestrzeniają wirusa, ponieważ jakby sugeruje to celową transmisję i przypisuje winę. Używanie takiej terminologii kryminalizującej lub odczłowieczającej stwarza wrażenie, że osoby z chorobą, jakąkolwiek, w jakiś sposób zrobiły coś złego lub są mniej ludzkie niż reszta z nas. Podsycają stygmatyzację, osłabiają bardzo empatię i potencjalnie wzmagają niechęć do szukania pomocy, leczenia lub w ogóle jakby przyznawania się do bycia zakażonym. Mówmy o COVID opierając się na danych naukowych. Natomiast jakby trudno jest czasami oddzielić dane naukowe od strolowanych danych, natomiast zwracajmy uwagę, czy to jednak są publikacje państwowe, czy jakieś inne. I na to trzeba być bardzo uważnym. Nie mówmy z kolei, nie podkreślajmy, nie rozpamiętujmy negatywnych wydarzeń, wiadomości o zagrożeniu, ponieważ bardziej musimy współpracować dla własnego bezpieczeństwa niż współpracować z narażonymi osobami, niż je stygmatyzować. Słowa, których używamy do opisu naszej rzeczywistości, mogą być stygmatyzujące lub neutralne. Ale chciałabym, mamy jeszcze 5 minut, ten czas szybko leci, porozmawiać o znaczeniu w ogóle słów w naszym życiu. Bo język trochę tworzy naszą rzeczywistość. To, w jakim języku żyjemy,
co słyszymy, ma na nas przeogromny wpływ, ale na szczęście, jakby to trochę od nas zależy, w jakim świecie słownym postanowimy żyć. Na pewno od nas zależy, jakiego języka my będziemy używać. A na przykład wulgaryzmy. Na pewno takim jakby niebezpieczeństwem jest używanie wulgaryzmów, bo jeżeli opisujemy rzeczywistość za pomocą kilkunastu znanych wszystkim wyrazów, do których doczepiamy różne przedrostki, to jesteśmy tak naprawdę narażeni na to, że będziemy widzieć świat bardzo zawężony, mało zróżnicowany, uboższy, negatywny, niż gdybyśmy używali wielu słów. A do tego wulgaryzmy są formą agresji, a agresji nam już w życiu naprawdę nie potrzeba. Słowa mają magiczną moc i niestety, właściwie tak, chciałabym niestety na koniec zaprezentować Państwu eksperyment japońskiego naukowca Masaru Emoto, który miał pokazać, jaka jest siła słów. Zrobił on eksperyment taki, który polegał na ugotowaniu ryżu, spakowaniu go do trzech pojemników o jednakowych wymiarach. Jeden z nich miał etykietkę pozytywną, drugi neutralną, trzeci negatywną. Jaki był rezultat? Każdego dnia przez 3 miesiące Emoto otaczał ryż z pozytywną etykietką przyjemnymi i pozytywnymi słowami. Do negatywnego pojemnika odniósł się nieżyczliwie słowami pogardy, nienawiści, używał obelg. Słowa dobroci i negacji były wypowiadane przez grupy właściwie 500-osobowe. Po miesiącu mniej więcej ryż w pojemniku pozytywnym zachował swój wygląd, nie był zepsuty. Ryż poddawany działaniu złych słów w krótkim czasie pokrył się pleśnią i zgnił. Negatywny był wypełniony tylko pleśnią, nie był zgniły. Ten eksperyment pewnie nie jest nauką, jest zapewne pseudonauką. Chociaż w październiku 1992 roku pan Masaru Emoto otrzymał licencję doktora medycyny alternatywnej. Jednak pokazuje on, jakby w kierunku my dążymy. My naprawdę chcemy otaczać się dobrymi, fajnymi słowami. Właściwie każdy chyba z nas raz w życiu zaeksperymentował z własnymi roślinami, że mówione, rośliny, do których się mówiło, rosną, kwitną szybciej, piękniej, ładniej pachną niż te, które omijamy lub traktujemy po macoszemu. Chciałabym trochę tak na zakończenie zaproponować nam taki mały eksperyment, żebyśmy mogli zobaczyć, jak działa dobry świat bez wulgaryzmów. Zacznijmy od siebie i mam taką propozycję, żebyśmy na przykład od czwartku, albo tylko w czwartek, sorry, bo to od czwartku to jest aż niemożliwe, ale na przykład właśnie jutro, od czwartku, nie używajmy wulgaryzmów. Jak przyjdą nam do głowy, to się powstrzymujmy przed mówieniem ich. Umówmy się sami ze sobą, że jesteśmy życzliwie nastawieni do świata, pełni sympatii i szacunku do swoich bliskich, znajomych i do siebie. Co szkodzi spróbować? Możemy spróbować przynajmniej jakby jeden dzień w tygodniu, w czwartek, nie używać brzydkich słów. Dla wyjątkowych nas mam taki eksperyment trochę trudniejszy. Na przykład w piątek spróbujmy na jeden dzień zmienić słowa, które wypowiadamy do innych i do siebie. Powstrzymajmy się od oceny, krytyki, wytykania błędów. Mamy na to pozostałe dni tygodnia. Jeden dzień dostrzegajmy w bliskich, ale też w sąsiadach, w nieznajomych fajne rzeczy. Za słowem może iść uśmiech. Możemy zaobserwować, jak zmieni się nasz świat, jak będziemy
dla siebie i najbliższego otoczenia. Pozytywni, uśmiechnięci, życzliwi, sympatyczni. Na tym dzisiaj zakończę. Zapraszam oczywiście na czwartkowe spotkania z Romanem, piątkowe spotkania z Robertem, wtorkowe spotkania z Lidką i środowe spotkania ze mną za tydzień. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia.